Wczoraj się ale główkę zaliczyłeś. Dobry kask. No a ja? Musi być dobry. Patrz, ktoś przyjechał. Ty, na kole leci. Widzisz skubańca? A ty nie chcesz na kole latać. Siema. Siema, net. Varadero? Ale to wielkie jest, ale ty ładnie na tym kole ty śmigasz. Coś tam idzie, nie? No. Coś nie coś potrafi. No. Kurde, ale ty... W porównaniu do BMW-ki tamtej? No, to jest dużo większe. No. A słuchaj, a ty kanał prowadzisz? Prowadzę. Na YouTubach? No, tu masz logo. Możesz sobie zobaczyć filmiki. MN Rider TV? Tak jest. MN Rider TV. Muszę wbić, zobaczyć. Zobaczyć filmiki. No. Kręci vlogi. Honda lepsza jak wygląda, Varadero. Lepsza jak wygląda. Nie, lepsza niż wygląda. Dwururkę masz? Fajna. Kurczę, tu pulpit masz jak w samolocie. A ja ci pokażę mój sprzęt. A mój to jest, patrz, ten. No nie taki duży jak twój. Ale jak na to wygląda, co? Na kole jeszcze nie lata. Tak to wygląda. Dobrze wygląda, nie? No, wydech jeszcze tu przyjdzie nowy. Nie, ma losy. Z dyfuzorem. Szedł ładnie, Tomek mówi, a teraz po zmianie rolek tak słabo trochę idzie. Słaby? No, już nie ma takiego, wiesz, powera, kopa. Trochę zamula. Stówę pójdzie. Oponki nowe? Opony nowe, no, Pirelki. Wszystko działa, sprawne. Tylko latać. Uwielbiam skuterami latać. Wiesz, jakie to jest przyjemne? Nie grzeje cię tak jak motocykl, nie? Bieg już nie trzeba myśleć, kiedy zmienić. Tak, a ja właśnie się nabieram i zmieniam. Nogą. No i flagów nie ma, no inaczej, nie? To jest taki predator teraz po przemalowaniu. Ja na niego tak mówię. Czerwony zegar, na czerwono się podświetla zegar. To szybszy jest. To szybszy jest, no. Jak takie, wiesz, BMW. Sprężyna czerwona, klocki czerwone. No, no szybszy. Tak, no ale. Szybszy sprzęt. Szybszy, no. Rama, patrz jaka. Plus 10 do V-Max. No. A powiedz, na kanał jak nagrywasz, to nagrywasz co? Z przelotów, wyjazdy jakieś, podróże? Różne. Co? Różne, różniste, nie? Jakieś wyjazdy, tripy. Aha. Latanie w ekipie. Aha, aha. Czyli szosa. Nie tylko, bo szutrami też latam. Szutrami też. Nie no, jest pokaźny, nie? Wielka jest, no. Wielka wauluja. Jak się kufry pozakłada, to można świat objechać, nie? No można, no. Wielka. Jaka jest. To jest pojemność? 1000. A to już tam nie czuję jazdy, co? No, tam do 160 jedziesz i jakbyś siedział na fotelu. No. Jakbyś film oglądał. Aha. To wygoda taka, no. Słuchaj, ja mam propozycję. Zamiana sprzętami? Marcin? No nie wiem, czy mnie ten skuter udźwignie. No wiesz, on nie ma napisane, że do 100 kilo tylko. No spróbuj. Można się przejechać, nie? No. Ty moim, ja twoim. Ty musisz nadusić na ten. Subie, ja wierdzie. No w subie. Jak się na koło. Lepiej nie próbuj. Boże, Boże. To ja biorę tego. Tomek. Dam radę tym? Chyba mu się spodobało, wiesz? Jak? Coś tam jedzie, nie?
Przyjemnie? No fajnie, fajnie. Taki skuter w sumie na miasto za wszystko. Poszedł! W krótkich rękawkach, tak jak ja. A to już jest taka prędkość druga. O kurde. Wiesz co, GSM 800 jechałem, ale 1000 takim, taką Hondą nie. Gdzie się odpala tu? O. I na uwadze, że ma ponad 100 koni, nie? No tak. Respekt, Marcin. Z taką szybką. O! O! Sto koni. Nie wiem jak patrzę przez tą szybkę. Ale normalnie jak na tapczanie się tu siedzi. No jedzie, no tylko nie mogę się do tej szybki tu przyzwyczaić, wiesz, przeszkadza mi. Ale nie wieje. No nie wieje, ale nigdy nie jeździłem z taką szybką, wiesz. O tak gdzieś dotąd to tak, nie, że nic nie widziałem jak w ścigaczu. Ale jest naprawdę maszyna, jak na tapczanie, wiesz. Ja w ogóle pierwszy raz ją słyszałem, bo nikt jeszcze nią nie jeździł. Ale jak pierdzi, nie? Ja pierwszy jechałem nią? Dzięki, kurde. No moim skuterem też nikt nie jechał, tylko ty. I Tomek. I Tomek. Ale to kawałek, bo mi mucha mnie zaatakowała. Chcesz się przejechać? Nie, ja czekam. No masz kas. Ja czekam za wydechem. Za wydechem? No wiesz, bym ci zaproponował wyścigi, no ale nie mam szans, nie? Może coś na kole upalisz? No, zaraz. Odpoczniemy, bo policja jedzie. O. Ale oni tutaj do tej drogi to nic nie mają, wiesz? Czemu? No to nie jest publiczna. No jak nie? Nie. Masz tu jakieś znaki? To jest droga dla rolników. Tak? Tak, to nie ma, no nie masz żadnych znaków, oznaczeń. Tam jest zamknięta, tam dalej już nie przejedziesz. Na tamtej to tak. Ale ta to jest zamknięta ulica. Tu można po prostu wszystko. Byle nie rwać tego asfaltu. Coś czuję, że tu podjadę. Tu? A dlaczego? A czemu tak czujesz? Nie wiem. Czuję to w kościach. Nie. Nie przyjadę. No to poczekamy chwilę. Ile im dajesz czasu? 15 sekund. 15.
wezmę